Państwo, w imieniu organizatorów witam serdecznie wszystkich uczestników na uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy deportacji mieszkańców Warty na Sybir. Dowódcą kompanii honorowej na dzisiejszej uroczystości jest kapitan Barbara Śliwa, która zostanie wykonany hymn Sybiraków. Szanowni Państwo, mam zaszczyt w imieniu organizatorów jako sołtys z Warty przywitać Państwa na dzisiejszej uroczystości. Witam wszystkich przybyłych gości, rodziny Sybiraków, mieszkańców Warty, wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości. Jeżeli kogoś pominęłam, to przepraszam. Warta, 20 września 2020 rok. Deportacja, wywózka, zesłanie. To słowa znane Polakom od wieków. Pierwsze zsyłki Polaków na terytorium Rosji carskiej odnotowano w kronikach wojennych z 1582 roku. Byli to żołnierze, jeńcy wojenni z wojska króla Stefana Batorego. W kolejnych latach zesłańcami byli 1768 do 1772 uczestnicy Konfederacji Barskiej, 1794 powstańcy kościuszkowscy. Wiek XIX zapisał się w historii Polski masowymi zesłaniami Polaków na Sybir po upadku dwóch powstań narodowych 1830 roku listopadowego i 1863 powstania styczniowego. Wiek XX to apogeum zesłańczej historii Polaków w głąb Rosji. Zgodnie z tajnym protokołem zwanym Paktem Ribbentrop-Mołotow zawartego 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy Związkiem Sowieckim a III Rzeszą, 17 września 1939 roku dwaj agresorzy dokonali czwartego rozbioru Polski. Na zagarniętych przez ZSRR terenach Sowieci w latach 1940-41 przeprowadzili cztery masowe wywózki Polaków na Syberię i do Kazachstanu. Zesłania miały na celu eksterminację polskich elit politycznych, intelektualnych, a także czystki etniczne. Do dnia dzisiejszego nie jest znana prawdziwa, całkowita liczba zesłańców z tego okresu. Według danych Zarządu Głównego Związku Sybiraków tę liczbę szacuje się na ponad 1 200 000 osób. Zazwyczaj z wywózkami na Sybir kojarzą się deportacje z lat 1940-41. Z pola widzenia zniknęły losy Polaków zsyłanych do ZSRR po zakończeniu II wojny światowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski rozpoczął się okres okrutnych represji, aresztowania, zesłania do łagrów, wcielanie Polaków do Armii Czerwonej. Ponownie ruszyły transporty zesłańców w głąb Związku Sowieckiego.
W latach 1944-1947 z ziem należących do PRL ówczesne władze we współpracy z NKWD zesłały na tereny byłego ZSRR osoby podejrzane o nielojalność w stosunku do panującej władzy PRL, a także żołnierzy należących do niepodległościowych organizacji podziemnych walczących o niezawisłość Polski. O ich losie praktycznie mało wiemy. Liczba osób deportowanych po wojnie nie jest znana. By pamięć o nich przetrwała, troszczy się o to wiele osób. Powstają rekonstrukcje historyczne, są wydawane wspomnienia odnoszące się do historii tego okresu Polski. Na nowo jest pisana historia dla określonego regionu. Historia małej ojczyzny. Do takich miejscowości należy również Charta. Dzisiaj Charta otwiera nową kartę w księdze historii swej miejscowości. Ta niewielka miejscowość jest przykładem, dowodem na skalę ogólnokrajową, mówiącym o zesłaniach, które w Polsce nie skończyły się wraz z zakończeniem wojny, a trwały po jej zakończeniu do 1956 roku. I chociaż upłynęło ponad 30 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości, nigdy nie jest za późno, by upamiętniać ważne wydarzenia z najnowszej historii. W Charcie zawiązał się Społeczny Komitet Organizacyjny Upamiętnienia 75. rocznicy deportacji mieszkańców Charty na Sybir. Staraniem tej grupy osób przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów powstała tablica upamiętniająca zesłańców z Charty. Żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń. Są to pan Stanisław Sieńko i pani Janina Mnich, mieszkańcy naszej miejscowości. Nie ma ich dzisiaj wśród nas ze względu na wiek i stan zdrowia, ale myślami są z nami. Pani Janina nie była zesłana z Charty. W naszej miejscowości osiedlili się po powrocie z Sybiru. Jej rodzina została zesłana do Krasnojarskiego kraju z dawnych Kresów Polski w 1940 roku podczas kwietniowej deportacji. Ojciec pani Janiny, przedwojenny policjant, zginął w Katyniu. Pan Stanisław Sieńko jest przedstawicielem grupy zesłańców, którzy byli aresztowani, uwięzieni w łagrach i zmuszani do przymusowej niewolniczej pracy. Razem z nim znalazł się w tym łagrze Józef Lignowski i osoby upamiętnione na tablicy pamięci. Zostali zesłani do łagru Bajdajewka koło Nowokuźniecka nad sybaryjską rzeką Tom. Ich historia zesłań została spisana dla potomności. Tę nieznaną szerokiemu ogółowi historię wydobywamy dziś z niepamięci. Nieprzypadkowy jest wybór miejsca umieszczenia tablicy. Umieściliśmy ją na ścianie szkoły, ponieważ naszym zamiarem było, by tę historię zapamiętało kolejne młode pokolenie, które będzie uczyło się w tej szkole. Dziękuję. O dokonanie aktu odsłonięcia tablicy proszę wójta gminy Dynów Wojciecha Piech, naczelnika oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie doktora Piotra Szopę, przedstawiciela rodzin sybiraków panią Wandę Lignowską-Bajdę. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. A żyjącym świadkom, Janinie i Stanisławowi, błogosław w codziennym życiu. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Czcigodni księża, pani wojewodo, panie starosto, zaproszeni goście, rodziny sybiraków. Jest mi niezmiernie miło i mam zaszczyt, że mogę zabrać głos na tej dzisiejszej uroczystości wyjątkowej pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że upamiętnia 75. rocznicę deportacji mieszkańców Charty na Sybir. Okres trudny dla wielu, ale zwłaszcza dla osób deportowanych i ich rodzin. Po drugie, dzisiejsza uroczystość pozostawi ślad
przyszłym pokoleniom. Ponieważ tablica upamiętniająca tamte wydarzenia i osoby, które ten przykry los spotkał, tak jak głosi napis na tablicy, zostali zesłani do katorżniczej pracy na Sybir. Mam głęboki szacunek dla pana Stanisława Sieńko i pozostałych uczestników tych wydarzeń, których nazwiska znalazły się na tablicy pamiątkowej. Dziękuję bardzo serdecznie panu Józefowi Sieńko, który dążył do upamiętnienia tych wydarzeń i osób. Mam również ogromną wdzięczność dla osób, które zaangażowały się w to działanie i pomogły panu Józefowi doprowadzić do dzisiejszej uroczystości. Mam pewność, że dzisiejsza uroczystość przyczyni się do zachowania w pamięci tych osób i wydarzeń dla przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo serdecznie. Czcigodni księża, szanowni państwo, dostojni goście, a przede wszystkim państwo Sybiracy, panie i panowie. Spotykamy się dzisiaj na uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę deportacji mieszkańców Harty na Sybir. 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na nieludzką ziemię, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywożono niewinnych ludzi, mężczyzn, kobiety, dzieci. Zaskakiwani w środku nocy lub wczesnym rankiem, zwykle mieli jedynie kilka minut na spakowanie niezbędnych rzeczy. Deportowano często całe rodziny, które kierowano na dworzec kolejowy, na którym oczekiwały już nieocieplone wagony. Panujące w nich przepełnienie, chłód, brak warunków sanitarnych oraz niedostatek wody pitnej wpływały na znaczne odsety śmiertelności już w czasie trwającego wiele tygodni transportu. Ci, którzy przeżyli drogę, byli skazani na niewolniczą, katorżniczą pracę w syberyjskiej tajce. Każdego dnia toczyli walkę o przetrwanie w sowieckich obozach. Dziś jedyną pamiątką po nich są zbiorowe mogiły, często bezimienne, rozsiane po rozległym terytorium syberyjskiej tajgi, w stepach Kazachstanu oraz w innych zakątkach Rosji i byłego Związku Radzieckiego. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Sybiraka, przypadający na 17 września, niech będzie hołdem dla wszystkich zesłanych Polaków, dla tych, którzy tam zginęli, tych, którym udało się powrócić do ojczyzny, dla tych, którzy pozostali w miejscu swego zesłania oraz tych, którzy osiedlili się w różnych zakątkach świata. Oddajemy hołd wszystkim, którzy stracili życie, którzy zostali zamordowani, których zamęczono w nieludzki sposób. Odebrano im godność człowieka, odebrano im wolność. Niech pamięć o nich trwa w świadomości kolejnych pokoleń, młodych pokoleń. Korzystając ze sposobności, dziękuję wam, drodzy Sybiracy, za waszą obecność, która jest świadectwem tamtych wydarzeń. Dowodem heroizmu i niezłomnego ducha, który sprawił, że przetrwaliście ten nieludzki czas, pamiętając o ojczyźnie i jej duchowym bogactwie, tradycji, która dodawała wam wewnętrznej siły i ufności, że powrócicie do wolnej Polski. Ta lekcja historii niech będzie zawsze w naszej pamięci. Niech będzie przekazywana młodym pokoleniom, aby nigdy więcej nie doszło do nienawiści, agresji i wojny. Życzę państwu dobrego zdrowia, radości, uśmiechu i błogosławieństwa Bożego.
Dziękuję również organizatorom dzisiejszego wydarzenia za zaangażowanie w realizację tak ważnej uroczystości, bo dzięki takim działaniom trudna i bolesna historia naszej ojczyzny nigdy nie zostanie wymazana w pamięci nowych pokoleń. Dziękuję. Do organizatorów i uczestników uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę deportacji mieszkańców Harty na Sybir. Szanowni Państwo, mija 75 lat od momentu, gdy 9 mieszkańców Harty zostało deportowanych na Sybir. Cieszę się, że znaleźli się ludzie, którzy podjęli się zadania, by upamiętnić tych właśnie zesłańców. Odsłaniana dzisiaj tablica będzie przypominać o ich bolesnym losie. Osoby wymienione na tej tablicy są wzorem do naśladowania i do tego, by z ich życiorysów czerpać inspirację, jak żyć i działać dla ojczyzny. Szkoła podstawowa jest doskonałym miejscem do tego, by to właśnie tutaj znalazła się ta tablica. To w tym bowiem miejscu nasi najmłodsi mieszkańcy będą poznawać historię, w tym także dzieje swojej społeczności. To niezwykle ważna rocznica, bo chylimy głowy przed świadkami tamtych okrutnych wydarzeń. Przed 9 mieszkańcami Harty, aresztowanymi i deportowanymi na nieludzką ziemię. Ofiara ich życia i poświęcenia, ludzi im najbliższych, nie pójdą na marne. Będziemy kroczyć w przyszłość, pamiętać o tym, co było. To nasze dziedzictwo, któremu będziemy chcieli sprostać. Możemy to osiągnąć poprzez sumienne wypełnianie codziennych obowiązków oraz zaangażowanie w sprawy swojego środowiska i kraju. Nie sposób znaleźć odpowiednich słów, które oddałaby w pełni nasze odczucie i myśli związane z tym, czego ci zesłańcy musieli doświadczyć. Tragedia ta nie była jednak w stanie pozbawić ich wiary w wolną ojczyznę. Tak jak oni, musimy być zawsze gotowi do tego, by ze wszystkich sił służyć ojczyźnie i pokonywać dla niej wszelkie trudności. Niech więc ta tablica będzie trwałym świadectwem tego, że można i należy stawać w obronie ideałów nieodłącznie przypisanych Polsce i Polakom. Dzieje wymienionych rodzin to historia oddania najwyższej sprawie. Choć zostali wygnani na nieludzką ziemię, to sercem byli zawsze blisko z rodzinami, stronami naszych krajem i ważnymi dla nas wartościami. Ten przykład życia jest zobowiązaniem, ale także drogowskazem postępowania. Pragnę także podziękować przedstawicielom współczesnego pokolenia, którzy kultywują pamięć o swoich rodzicach, dziadkach, żyjących w tamtych okrutnych czasach. To wspaniałe i godne pochwały, że przekazujecie Państwo tę pamięć swoim dzieciom i wnukom, bo jeśli my zamilkniemy, to już tylko kamienie wołać będą. W dzisiejszej uroczystości płynie też przesłanie, że nie możemy już nigdy przyzwolić na obojętność wobec cierpienia innych ludzi, na wygodnictwo, pychę czy dbanie wyłącznie o własne dobro. Przyszłość wciąż bowiem czeka na świadectwo z naszego życia. Łączę wyrazy najwyższego szacunku, starosta rzeszowski Józef Jodłowski. Gratulując tej uroczystości, jakże pięknej, patriotycznej, wypływającej od lokalnej społeczności, przekazać serdeczne pozdrowienia od pana marszałka Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego oraz samorządu wojewódzkiego. Proszę Państwa, padło już wiele słów. Myślę, że najlepszym wyrazem naszej pamięci i solidarności z tymi ludźmi, którzy tyle przeżyli, jest dzisiejsza modlitwa, jest nasze uczestnictwo. Myślę, że to bardzo ważne, aby nie zapomnieć, że dzisiejsza wolna Polska zrodziła się z trudu wielu pokoleń, ale również z cierpienia, z krwi i cierpienia takiego, jakie przeżyli Sybiracy. Pan marszałek Ortyl skierował do organizatorów i uczestników uroczystości dzisiejszych okolicznościowy adres. Pozwolę sobie przeczytać jego fragment. Cel sowieckich deportacji był jeden: eksterminacja polskich elit, która miała z kolei doprowadzić do upadku polskości oraz zniszczenia struktur społecznych, tak ważnych dla prawidłowego funkcjonowania każdego kraju. Innym motywem było dostarczenie w trudne do bytowania rejony sowieckiego imperium taniej siły roboczej. Niezależnie od pobudek, akcja deportacyjna przeprowadzona przez Sowietów była wielkim, zbrodniczym przedsięwzięciem, tym bardziej okrutnym, że starannie przeprowadzonym, z chłodną kalkulacją zysków dla totalitarnego reżimu.
ludzie, ich godność, jakiekolwiek prawa, to wszystko zostało pominięte. Taka uroczystość jak dzisiejsza przypomina nam, że także współczesna, nowoczesna, demokratyczna Polska, która tak często, także dzisiaj jest atakowana w różnych miejscach, o tych wydarzeniach nie może pamiętać. I abyśmy naszą niepodległość, naszą suwerenność umacniali, musimy budować ją na twardym fundamencie właśnie pamięci o naszych bohaterach. Państwo to pięknie poprzez tę uroczystość realizujecie. Serdecznie tego gratuluję. Wszystkiego dobrego. Szanowni kapłani, panie wojewodo, panie starosto, panie wójcie, panie dyrektorze, szanowni państwo, sybiracy. Chciałem podziękować społeczności Harty. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej. To, co zrobiliście, to wielka rzecz. To wielka rzecz, ale też pokazuje, że to, co robili wasi przodkowie, ma swoich kontynuatorów. Bo wy dbacie o polskość. Dlaczego mieszkańcy Harty pojechali, ja się nad tym bardzo często zastanawiam, dlaczego mieszkańcy Harty, dlaczego poszczególnych miejscowości pojechali na Syberię, zostali zabrani? Co się działo wówczas w rodzinach, w sercach tych ludzi? Rozmawiając z nimi, mówią o wielkiej niepewności, o strachu, o tym, że przyszli oprawcy, chociaż wojna się kończyła. To jest 1945 rok. Powinna być dla waszych ojców, waszych dziadków nagroda. Bo przecież włączyli się w konspirację, walczyli, cierpieli przez długie lata wojny. A co się stało? Zostali zabrani, brutalnie potraktowani, zabrani do Dynowa, potem do Sanoka, stamtąd aż do Bajdajewki, do ciężkiej, katorżniczej pracy. A dlaczego zostali zabrani? Ano dlatego, że mieli w sercach wolność, mieli w sercach Polskę. Mieli w sercach Boga i ojczyznę, jak już słusznie kapłan w czasie mszy świętej zauważył. Dlatego zostali zabrani. I z takich ludzi Polska jest zbudowana, właśnie z takich przykładów. Ale budujące jest tym wszystkim to, że jest was tak wiele tutaj. To jest ta kontynuacja w prostej linii, kontynuacja dzieła waszych dziadków, ojców. To, że o nich pamiętacie, to, że ta pamięć jest tutaj szczególnie pielęgnowana. I za to wam serdecznie w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, myślę, że wszystkich nas, dziękuję. No, na różne okazje wykonujemy właśnie z glazury takie wizerunki. W związku z tą uroczystością też wykonaliśmy pociąg wiozący sybiraków. Tak, ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że tak jak tu kolega Józek wspomniał, takie prace żeśmy wykonywali. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że duża zasługa tutaj Józka w tej pracy, nasza tam znacznie mniejsza, ale przynajmniej duchowo też zawsze, że łączymy się w takich tych. Na pewno to zostanie piękną pamiątką tutaj w szkole, bo glazurnicy w różnych akcjach biorą udział, charytatywnych, kościelnych, różnych, tak i tutaj na tej okazji. Serdecznie dziękuję w imieniu swoim, Rady Pedagogicznej i tych najważniejszych, którzy są, będą uczestniczyli tutaj w, mam nadzieję, corocznych uroczystościach z okazji Dnia Sybiraka, naszych uczniów. Serdecznie dziękujemy i naprawdę jestem bardzo wdzięczny Komitetowi, panu Józkowi, IPN-owi za to, że miejsce dla tak ważnej dla nas wszystkich uroczystości zostało wybrane właśnie tutaj, w szkole podstawowej. My faktycznie musimy nasze dzieci uczyć od najmłodszych lat tej prawdy historycznej, która jest dla nas tragiczna, dla rodzin tych, którzy przeszli Sybir, dla ich samych. Jest to naprawdę ważne i my musimy o tym mówić. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że miejsce jest tutaj. Dla tego obrazu również znajdziemy godne miejsce i już teraz właśnie obiecuję, że Dzień Sybiraka będzie w tej szkole obchodzony bardzo, bardzo uroczyście. Dziękuję bardzo. Korzystając z obecności pana dyrektora, Związek Sybiraków Oddział w Przemyślu, chcieliśmy przekazać tutejszej szkole takie drobne upominki, które powinny przypominać
Państwu o tym dniu i o tych wydarzeniach i o tym, co się działo w tej niewielkiej miejscowości Harcie. Są to na przykład takie filmy rekonstrukcja historyczna, którą Państwo zapewne wszyscy znacie. Są też i filmy wydawane przez Zarząd Główny, przez ważne instytucje. Są też i książki, dosyć ciężkie, które mówią o zesłaniach sybiraków z ziem polskich podczas ostatniej II wojny światowej, cały almanach. Życzymy, żeby się to przydało. Niech to służy jako pomoc naukowa dla Państwa. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Będzie to duża pomoc na lekcjach wychowawczych i nie tylko, ponieważ i historia, lekcje wychowawcze i dzień codzienny w naszej szkole, czyli czytelnia, będzie na pewno wykorzystane. To serdecznie dziękujemy. Decyzja nr 1732 SU 2020 z dnia 11 września 2020 roku. Na podstawie zarządzenia kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal Pro Patria dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny, a także regulaminu nadawania tej odznaki wyróżniam medalem Pro Patria pana Stanisława Sieńko. Podpisał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Postanowienie prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków na wniosek Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Przemyślu za zasługi dla Związku Sybiraków nadano odznakę honorową Sybiraka następującym osobom. Stanisław Sieńko, Józef Sieńko. W imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków odznaczenie wręczy członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie, sekretarz Przemyskiego Oddziału Związku Sybiraków, pan Marian Boczar. Walka o niepodległość Rzeczypospolitej. Zesłańcy Sybiru, mieszkańcy Harty i Pogórza Dynowskiego, młodzieży szkolna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w 81. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz 75. rocznicę deportacji mieszkańców Harty na Sybir, aby złożyć hołd bohaterskim obrońcom ojczyzny oraz upamiętnić córki i synów narodu polskiego, ich cierpienia, prześladowania, aresztowania i deportacje w okresie sowieckiego reżimu. Pochylając w głowy w skupieniu i zadumie, oddajemy cześć i składamy hołd wszystkim naszym rodakom, dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam wszystkich bohaterskich żołnierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej i sowieckiej agresji. Wołam wszystkich rodaków, którzy stanęli do walki, bo pragnęli żyć w wolnej Polsce, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, odwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję bohaterskich obrońców Westerplatte, Helu i Gdyni, Poczty Polskiej w Gdańsku, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, obrońców Warszawy i Twierdzy Modlin. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, poległych na strażnicach granicznych, obrońców Grodna i Lwowa, Wilna i Równego. Wołam bohaterów walk o Pogórze Podkarpackie. Stańcie do apelu! Bohaterów! Wzywam policjantów, strażaków, kolejarzy, pocztowców, nauczycieli, leśników, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom!
Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy i członków Służby Zwycięskiej Polski, pierwszej konspiracyjnej organizacji zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, a także Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Operacji Burza i Powstania Warszawskiego oraz powojennego podziemia niepodległościowego, którzy do końca pozostali wierni idei i wolności niepodległości. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam obrońców Harty i Pogórza Dynowskiego oraz wszystkich związanych rodaków, związanych z naszą ziemią, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Przywołuję mieszkańców Harty, którzy swój patriotyzm i przywiązanie do ojczystej ziemi opłacili zesłaniem na Sybir. Walentego Karnasa, Józefa Lignowskiego, Jana Łysiaka, Henryka Mnicha, Władysława Nowaka, Stanisława Sieńko, Stanisława Sirę, Jana Śmietanę i Tadeusza Śmietanę. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wzywam jeńców wojennych, żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży Więziennej i innych organów państwa polskiego, którzy zostali zamordowani w 1940 roku w Charkowie, Twerze, Smoleńsku, w Lesie Katyńskim i Kijowie oraz w innych miejscach sowieckich zbrodni. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Wołam was, polscy patrioci, więzieni w Przemyślu, Samborze i Dobromilu i was, więźniowie Drohobycza oraz łagrów Sybiru i Kazachstanu. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję żołnierzy Armii Krajowej i Wieleńszczyzny, Polesia i Wołynia, zamordowanych w sowieckich więzieniach i obozach. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam wszystkich Polaków deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i tam zakatowanych, zagłodzonych, zamęczonych morderczą pracą oraz zmarłych z wycieńczenia i chorób. Wołam tych, którzy na zawsze pozostali na szlakach zesłańczej katorgi, na nieludzkiej ziemi oraz tych, którzy przeżyli koszmary zsyłki i pomimo doznanych cierpień powrócili do ojczyzny, do swoich rodzin i najbliższych. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Przywołuję rodaków pielęgnujących pamięć o zesłańcach Sybiru, łagiernikach i ofiarach zbrodni katyńskiej oraz o wszystkich rodakach, którzy za swoją niezłomną postawę w obronie wolności, prawdy i sprawiedliwości, honoru i godności ludzkiej doznali niewyobrażalnych cierpień i zginęli męczeńską śmiercią. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam wszystkich rodaków poległych w walce, zmarłych z odniesionych ran oraz zaginionych i zamordowanych z rąk niemieckiego i sowieckiego okupanta. Wołam was, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, publicznych egzekucjach, akcjach pacyfikacyjnych i obławach, zamęczonych w katowniach Gestapo oraz w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią męczeńską! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą, pracą utrwalali wolność, suwerenność, niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci!
Do was zwracam się potomni. Pochylcie w żalu i zadumie głowy, oddając cześć i honor naszym rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Niech ich postacie i czyny będą dla was współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci! Dla upamiętnienia mieszkańców Charty i Pogórza Dynowskiego, żołnierzy Armii Krajowej, zesłańców Sybiru i ofiar II wojny światowej, salwa honorowa! Do salwy honorowej! Trzeba ładuj! Salwo, pod! Ładuj! Salwo, pod! Ładuj! Salwo, pod! Kompania Baszor! Brawo! Zwrot! Oświęcim Brzezinka, Majdanek, Bełżec, Studchow, Sobibór, Treblinka. To pomniki męczeństwa II wojny światowej, utrwalone na zawsze w pamięci zbiorowej. Dymiące krematoria, gazem trujące łaźnie, zbrodnicze doświadczenia, bestialstwa, sadyzm, kaźnie. Znamy i pamiętamy ubermęcchom z zachodu, lecz wciąż za mało wiemy o ludobójcach wschodu. Katyń, Miednoje, Charków. Wciąż jeszcze odkrywamy inne miejsca. W większości to nadal białe plamy. A przecież łagry Syberii, jej wiecznych lodów zony, wchłonęły bez rozgłosu ludzkich istnień miliony. Tam setki tysięcy Polaków za wolność, Polskę i wiarę w bezimiennych mogiłach z życia złożyło ofiarę. Nazwy tych miejsc pół wieku skrywała tajemnica. Spiszmy je dla potomnych na serc naszych tablicach. Wołogda, Kotłas, Workuta, Wiatka,
Norysk, Hatanga, Wierchojeńsk, Kamczatka, Uralsk, Aktiubińsk, Orsk, Kustanaj, Bijsk, Barnał, Nowosybirsk, Altaj, Siemipałatyńsk, Akmolińsk, Kuranda, Tykoczetwa, Karaganda, Bratsk, Irkuck, Nerczyńsk, Bodajbo, Audan, Kołyma, Jakuck, Ochock, Magdan. Tam mróz w sen wieczny myśli przemieniał, oddech w srebrzystą pianę. Tam, tak i w locie, padały martwe, szyny pękały jak szklane. Te miejsca w młode serca narodu, niech w szkołach wpisze historia. Te stacje polskiej Golgoty Wschodu, te białe krematoria. O Boże, Wszechmogący, coś w miłosierdziu swoim ojczyzny wolnej Polski doczekać nam pozwolił. Coś nam pozwolił przeżyć, mimo głodu i chłodu, Sybiru ziemskie piekło, polską Golgotę Wschodu. Serc modlitwą bijących przyjm podziękowanie i naszych sybirackich próśb racz wysłuchać, Panie. Prosimy Cię, by nigdy żadnego pokolenia Polaków nie dotknęło przekleństwo wysiedlenia, by na Sybir nikomu nie groziło zesłanie. Prosimy Cię w pokorze, wysłuchaj nas, Panie. Spraw, by symbolem mogił tych, co życie oddali za Polskę, od Workuty przez Norylsk po Sachalin, w narodowej pamięci zapełniły im trwanie. O polskie tam cmentarze prosimy Cię, Panie. Spraw także, by już nigdy służalcza polityka nie zatajała faktów w historii podręcznikach, by znikło ze szkół polskich historii przekłamanie. O prawdę o Syberii prosimy Cię, Panie. Nie dopuść, by doznane w zesłaniu poniżenia, morderczy trud, choroby, głód, łagry i więzienia budziły tylko zemsty i odwetu żądanie. Naucz nas też przebaczać, prosimy Cię, Panie. Obroń nas przed najgorszym dziś zagrożeń współczesnych, że wszystko warto sprzedać, wszystko dla dóbr doczesnych, sprzedać wolność i wiarę za dóbr konsumowanie. Obroń nas przed tą klęską, prosimy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, za ojczyznę oddowę i żeś wyniósł Polaka do godności Piotrowej. O pamięć dla papieża prosimy Cię, Panie. Proszą nas nie tylko młodzi ludzie, by im wytłumaczyć, co słowo Sybir, Sybirak naprawdę dziś w Polsce znaczy. Ich niewiedza to rezultat historią manipulacji w podręcznikach PRL-u, kremlowskiej indoktrynacji. Pierwszy przykład o Kołymie. Z podręczników się dowiecie, że to rzeka, a to łagry zagłady, największe na świecie. Drugi fakt. Polski Sybirak to nie Norylska mieszkaniec, lecz za to tylko, że Polak, w lody Sybiru zesłaniec. Bo dla Polski słowo Sybir z perspektywy historycznej to pojęcie znacznie szersze od nazwy geograficznej. To nie tylko obszar stepów, tundry, tajgi, wiecznych lodów, od Uralu na zachodzie, po Kamczatkę rubież wschodu. Nie tylko 10 milionów kilometrów kwadratowych ziemi w głębi swej kryjącej zasób bogactw wyjątkowych. Złoto, srebro i diamenty, nieprzebrane złoża gazu, węgiel, ropę, siarkę, uran, miedź, boksyty i żelazo. Dla Polaków nazwa Sybir niesie inne też znaczenia. To symbol zesłań, katorg, śmierci za Polskę, cierpienia. W Świętej Rusi, naśladując niewoli tatarskiej czasy, carowie podbite ludy na Syberię gnali w Jasyr. Tam z Sybiru skarby ziemi dla Katarzyny Carycy wydzierali kilofami pierwsi polscy buntownicy. Potem przez lat prawie 200 za każde polskie powstanie czy tylko zrywku wolności kibitka Sybir zesłanie. A po 17 września, po 4 Polski rozbiorze, nie kibitki, a bydlęce wagony na szerszym torze. I wywlokły na Syberię, jak bydło, te wnyki wagony mężczyzn, kobiet, starców, dzieci z Kresów prawie 2 miliony.
tam im w łagrach i więzieniach, w tajdze, w stepach kołchozowych. Pracą, chłodem, wszami głodem Polskę wybijano z głowy. Sybir to historia polskich doznań martrologicznych, a niezwykłe określenie terenów geograficznych to setki tysięcy mogił naszych ojców Sybiraków, tych, co padli za ojczyznę na dwuwiecznym Zesłań szlaku. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim za przybycie na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej 75. rocznicę deportacji mieszkańców Harty na Sybir.